na cały pluton był zgrupowany właśnie na Rymalskiej. Mieliśmy dwa RKM-y. Każdy miał broń albo krótko, albo długo. Także myśmy mieli stosunkowo bardzo, byliśmy bardzo dobrze uzbrojeni. Z tym, że tam od razu na tym placu bankowym, to ten mój kolega z gimnazjum, Arens, dostał postrzał, no już niestety umarł. Wnieśliśmy go do mieszkania, umarł. No i tak też kolega mój, pan Czeski, dostał brzuch, no i kilku jeszcze. Później, jak się dowiedziałem, przenieśli ich do szpitala maltańskiego. Właściwie zaczęli te służby wartowniczo tam po sztabu. No to na pierwszym piętrze, z widokiem na Aleje Jerozolimskie, był punkt obserwacyjny. Ja tam siedziałem, obserwowałem ruchy w alejach Niemców, w alejach jerozolimskich. I koło Polonii zobaczyłem czołg. No i zacząłem krzyczeć tygrys, tygrys. No i koledzy właśnie mnie ochrzcili Tygrys, jeszcze drugim pseudonimem. Jak były walki o Kościół Świętego Krzyża, to w drugim rzucie uczestniczyłem. Później na pastę to nasz drugi pluton uczestniczył pod dowództwem kapitana Kmity, to pseudonim, a nazwisko Mnich, który pierwszy właściwie wszedł do budynku pasty. Poza tym był u nas taki oficer straży pożarnej, młody chłopak, pseudonim miał Kulik, i on zorganizował podpalenie pasty przez motopompę, która zamiast wody, prawda, wyrzucała strumienie ropy. I on podpalił. Później po wojnie się z nim spotykałem, on był już pułkownikiem straży pożarnej, nazywał się Hamankiewicz. Wtedy tylko żeśmy spotkali Ukraińców, przebranych za Polaków, za powstańców, tylko mieli opaski na lewym ramieniu. A myśmy nosili na prawym. No i żeśmy tam do nich postrzelali i zdobyliśmy tam trochę amunicji i ze dwa karabiny, czy coś takiego. Była ta, myśmy byli w tej restauracji Zylberne Roze. Przy ulicy Sienkiewicza, od strony ulicy Sienkiewicza była ta Zylberne Roze, w takich soterynach. Była tam sala restauracyjna. Była kuchnia olbrzymia, pezetki przyrządzały to jedzenie. Myśmy mieli godziny i kartki nawet na obiady, na śniadania, na kolacje. W pierwszych dniach nic nam nie brakowało. Później było znacznie gorzej i później gorzej jeszcze bardziej. Myśmy mieli tam magazyny restauracyjne. Myśmy z ludności cywilnej w pierwszym okresie nie korzystali w zasadzie. Później, jak już pod koniec powstania, no to się chodziło po piwnicach. Była taka specjalna drużyna, która wyszukiwała w piwnicach jakieś produkty do jedzenia i zbierali to wszystko. To była specjalna drużyna, z jakoś tam z pozwoleniem, prawda, od komendy, że może to robić. Poza tym były transporty po zboże przez aleje, przez tunel, bo najpierw była barykada przy ulicy Brackiej, na drugą stronę Śródmieścia.
a później był tunel. Ja ze dwa razy chyba też chodziłem do jakichś magazynów tutaj w Śródmieściu i workami żeśmy owies, płatki jakieś owsiane, jakieś ziarna przynosili. Wody nie było już pod koniec powstania. Przeciągnęliśmy szlauch od piwnic Adrii, gdzie była studnia i żeśmy tym szlauchem tę wodę pobierali z tych piwnic, ale trzeba było przeskoczyć, a tu był ostrzał na moniuszki, żeby ze dwóch pompowało tę wodę z tej studni, z tego ujęcia. No, były takie wypadki, że przypomniałem sobie, że dwa razy poszedłem na przepustkę, bo wydawali przepustki. No i nawet z wyposażeniem, bo dali mi butelkę mleka, trochę cukierków, dwie butelki wódki, bo miałem stryja po drugiej stronie alei. No i tam poszedłem z stopaczko, żeby im jakoś, żeby im dać coś do jedzenia, bo akurat ta moja siostra stryjeczna urodziła dziecko, dziewczynkę. No i ona potrzebowała mleka i ze dwa razy po butelce mleka tam do nich doniosłem.